Ja mam taką prośbę do was. Najpierw obejrzyjcie te kilka minut naszej recenzji, zaznajomcie się z naszym zdaniem. Spróbujcie podejść do tego tak, oni mają takie zdanie. Ja mam inne albo takie samo, posłucham ich do końca i potem się ewentualnie wypowiem na ten temat. Bo to, myślę, będzie takie najbardziej zdrowe podejście do tego, jeżeli się nie zgadzacie z tym, co my myślimy na temat filmu. Oceniamy tylko warstwę realizacyjną. Odchodzimy. Jest święte. Ale nie odesz. Reżyser od razu stawia jasną tezę, której się trzyma do samego końca. Takie ma poglądy, okej, oglądamy i teraz czy film się obroni sam w sobie, niezależnie od tego, jaką tezę ma i co chce opowiedzieć, którą wersję wydarzeń. Przedmiot tego filmu, tragedia smoleńska, jest jedną z największych tragedii, jaka spotkała Polskę po 1989 roku. Jak najbardziej. I zasługuje na to, żeby dostać dobry film, który upamiętni ludzi, którzy wtedy zginęli, pomoże w pewien sposób rozliczyć się z tą historią rodzinom tych ofiar. W tle latają nam zdjęcia archiwalne z tego, co się wydarzyło. To są prawdziwe wydarzenia w tym przypadku. W międzyczasie właśnie w to wplecione jest małe śledztwo Beaty Fido, naszej głównej aktorki, do której zaraz przejdziemy. Co próbuje nam sprzedać trailer? Dowiecie się rzeczy, których nie chcielibyście nigdy wiedzieć. Zamysł jest okej. Okay. Jak najbardziej. I to mogło się udać. Bo mogliśmy mieć film, powiedzmy, pokroju Spotlight. Dokładnie, Spotlight był moim głównym skojarzeniem. To ma bardzo podobnie kontrowersyjny temat dochodzenia, tak? Dokładnie. Wciągnęło cię to dziennikarskie śledztwo? Wynudziłam się jak nie wiem co, do momentu, w którym zdenerwowałam się bardzo. Jest arytmiczny wręcz, jest chaotyczny. Logika tutaj łączenia scen nie istnieje. To jest takie połączenie amatorskich etiud na jeden temat. Aktorstwo. Jeżeli to w ogóle można nazwać aktorstwem. Widzieliście kiedyś W11? Albo, nie wiem, Trudne sprawy? Szkołę. Szkoła jest na trochę lepszym poziomie. Podobny case, tylko kurde, Trudnych spraw nikt nie bierze na poważnie. Dialogi to są jakieś w ogóle kwadratowe hasła. Nie wiem skąd wyciągnięte, bo normalni ludzie się tak nie porozumiewają. Ale to jest najpiękniejsze, bo nie wiem, czy ty znasz grę Gothic. Podaj broń. No to albo... kojarzę. No właśnie. To jest coś takiego, że jak wchodzisz do miasteczka w grze Gothic, to wtedy mijają cię kolejne osoby. Patrz, to ten z bronią. To ten bohater. O, to ta żona generała. Ja wiem, że to jest Warszawa w ogóle, nie? Ci wszyscy ludzie, których mijają, oni w taki sposób się zachowują. To jest Beata Fido, która się śmieje. To jest Beata Fido, która jest zła. To jest Beata Fido, która jest zmieszana. Ale dlaczego? 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 Podchodzi do kobiety, której mąż zmarł w katastrofie i mówi jej, że chce z nią porozmawiać. Co tam u pani słychać? Jak można się uśmiechać w ogóle cały czas? Ja mam wrażenie, że ona prowadząc taką sprawę. Właściwie ja mam wrażenie, że ona się nie uśmiecha, tylko to jest taki jej wyraz twarzy. Zatrudnił. No o to jest pytanie. Antoni Krause się odcina. Nie wiadomo, kto zatrudnił Beatę Fido. Prawda jest taka, że to jest postać, która absolutnie nie ma w sobie krztyny charyzmy. Jak tu śledzić w ogóle te wydarzenia? To jest postać, której my nie możemy kibicować. Tu nawet nie o to chodzi, jakie ona ma poglądy i z czym się mierzy. No. Tylko chodzi o to, że ona sama w sobie jest tak antypatyczna. Mi było absolutnie żal tych wszystkich osób, które były związane z tragedią, do których ona podchodziła z tym cholernym mikrofonem i z tym kamerzystą. To jest kolejne podkreślenie tej bardzo kiepskiej i chaotycznej struktury, bo cały film opiera się na tym, że Beata Fido razem ze swoim facetem prawdopodobnie, no bo to jest chyba facet, kamerzystą, po prostu pojawiają się w randomowych miejscach, rozmawiają z żoną generała, z każdą kolejną osobą, która w jakiś sposób jest zamieszana w tą całą sytuację. Ale najlepsze jest w ogóle to, że te rozmowy są takie o niczym. A często to jest takie dwa zdania dosłownie. Oni o coś tam pytają, ale to nie ma w ogóle żadnego znaczenia dla dalszego rozwoju fabuły. A wiesz co jest najlepsze? Ich baza. Bo oni wracają za każdym razem, po każdym spotkaniu z kolejnymi osobami, wracają do bazy i wtedy wymieniają myśli. Na przykład spotkałam się z generałem, mam teraz jego numer i mogę do niego dzwonić, nie muszę go szukać. Koniec sceny. A ty tak, okej. I ona to mówi właśnie takim tonem. Instruktor pilotażu kwestionujący ustalenia śledztwa powiesił się w łazience podczas urlopu windy. Jest taka jedna postać na drugim planie, szef naszej pani dziennikarki. Ty zły mistrz w ogóle. Kocham tego gościa. Wypowiada w tym filmie jakieś 15 zdań. Wszystkie są złowrogie. W 10 pada jakieś przekleństwo. Bardzo pauzuje.
I jest dyrygentem. Jest dyrygentem. On mówi w ten sposób dokładnie. To nie jest proste, a nawet wręcz przeciwnie. To się może wydawać śmieszne i w sumie jest dosyć zabawne w trakcie seansu, ale jak pomyślisz sobie, czego dotyczy ten film? No właśnie, to jest najbardziej przykre, jaki to jest kontrast. To mnie to jest groteska. Aż po prostu tak... To jest niesmaczne. Podejście do widza, do którego mówią bezpośrednio. Patrz, ci młodzi, tacy niby mądrzy, wykształceni, a łykają te wszystkie bzdury Rosjan i tak dalej. I tutaj mamy w tym momencie zderzenie dwóch światów. Osób właśnie takich starszych, poważniejszych, którzy mają przeczucie, oraz tych młodych, którzy naiwnie, jak owieczki, lecą po prostu w jakimś określonym kierunku. Tak, i a propos tego też chciałam jedną rzecz powiedzieć. Portretowanie młodzieży w tym filmie to jest kolejne kuriozum. Wszyscy młodzi ludzie są źli. Albo nie chcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego na Wawelu. Tak, i albo przeklinają. Nie chcą krzyża, albo są harcerzami i tylko wtedy są dobrymi ludźmi. Jak ktoś jest młodym człowiekiem i nie jest harcerzem, to jest zły. Am I a pawn, baby? No, Stewie, come on. I doubt it. I mean, maybe, yeah, probably, yes. Najciekawsza rzecz w tym filmie zaczyna się, tak, nie wiem, 20 minut do końca. Zaczynają wychodzić te wszystkie rzeczy, które powinny wyjść na samym początku i tego powinno dotyczyć śledztwo. Te wszystkie samobójstwa niby. SMS-y. Wypadki. Gdyby ta część została pokazana gdzieś w rozwinięciu już. No żeby, kurczę, atmosfera gęstniała, tak? Tak, żeby tam się coś działo, żebyśmy faktycznie mieli tutaj podbudowaną osobistą jakąś tragedię. Tak, bohaterki też na przykład. A nie teorię spiskową, którą potwierdzimy albo jej zaprzeczymy. Od połowy zaczynają się właśnie retrospekcje, ponieważ jedna z postaci, nie wiadomo dlaczego, postanawia powiedzieć: dobra, to ja powiem coś więcej. Tak po prostu, tak po prostu. I zaczynają się retrospekcje. I tych retrospekcji jest z pięć. Tak. I najlepsze jest to, że ta postać sama w sobie jest kompletnie nieistotna. Ja w którymś momencie tak... Skąd ta retrospekcja się wzięła w ogóle? A potem sobie przypomniałaś gościa. A później sobie przypomniałam tego gościa, który tam miał coś do czynienia w Gruzji. Mimo tego, jak sportretowany jest Lech Kaczyński i jak pokazana jest jego postać w takim bardzo pozytywnym właśnie świetle, pokazujemy Kaczyńskiego od tej dobrej strony, to ta kreacja mi się podobała. Było w nim coś takiego charyzmatycznego, w tym aktorze, który odgrywał rolę. Halo? Przerwało? Zadzwoń jeszcze raz. Wszystko, co ważne, już powiedziałem. Gdyby ten film był naprawdę dobrze zrealizowany, byłby takim śledczym kryminałem dziennikarskim, powiedzmy po kroju Spotlight, chociaż Spotlight też nie jest idealny, nie. Mógłby wpłynąć naprawdę na ludzi, którzy są kompletnie po drugiej stronie barykady. Co cechuje te wszystkie najlepsze filmy, które opowiadają o śledztwie dziennikarskim, to śledztwo jest tak naprawdę zawsze tylko pretekstem do tego, żeby pokazać psychologię bohatera, żeby go troszeczkę rozszarpać na strzępy. A tutaj właśnie przedmiotem śledztwa jest Smoleńsk i to on jest głównym bohaterem. Pani Beata Fido, choćby nie wiem jak się starała, chociaż nie widziałem, to nie jest główny bohater tego filmu. No tak, tylko cały czas ją sprzedajemy jako główną bohaterkę. No ale bo jest... tak ją próbują sprzedać. Prawdę znają Amerykanie i pewnie służby innych krajów też. Fakt, że do teraz milczą, może oznaczać, że prawda o Smoleńsku nas przerazi. Trudna jest ocena takiego filmu, ponieważ chciałbym, żeby film o tak ważnej sprawie stanął na wysokości zadania. Dla mnie to jest jedna gwiazdka. Z tego względu, że to jest film lepszy od Historii Roya, nawet strukturalnie, bo tam się działo wszystko. Chaos był totalny. Ten film odniesie sukces jako przeniesienie pewnej myśli, która w jakiejś części narodu jest. Pod żadnym względem nie można mówić o tym, że to jest jakikolwiek sukces artystyczny. Ja nie jestem w stanie postawić choćby jednej gwiazdki. Jedna to jest teoretycznie najniższa. Zero powstało tylko i wyłącznie dla Historii Roya i dla Żółwi Ninja. Masz trochę racji w tym, że prezydent Lech Kaczyński został sportretowany nienachalnie. Powiedziałbym tak, z klasą. Z klasą, tak. I to jest pół gwiazdki, bo więcej sumienie mi nie pozwala dać. To by było na tyle dzisiaj. Dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie o filmie i czy się na niego wybieracie. A to jest też ważna rzecz, mianowicie prosimy, żebyście się wypowiadali na temat filmu, jeżeli go już obejrzycie, albo jakie macie oczekiwania względem niego, ale nie, to jest chłam 1 na 10, nie byłem. Dziękujemy dzisiaj, bez odbioru. Może do następnego. Może wrócimy niebawem. Może.